Witamy w chicagowskim kwadransie. W dzisiejszym programie relacja z wizyty w Chicago byłej sekretarz stanu Madeleine Albright, a także burmistrz Rahm Emanuel przedstawił projekt budżetu Chicago na 2017 rok. Sergiusz Grzębski, witam i zapraszam. Oto chicagowski kwadrans. Sponsorem programu jest Dom Książki D&Z. D&Z – sposób na radość czytania. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów znajdziesz w Domu Książki D&Z przy 5507 West Belmont Avenue w Chicago oraz w internecie na www.domksiążki.com. Dzwoń za darmo 877-282-4222. Kaja Czytelniczka zaprasza. Witamy w chicagowskim kwadransie. Wśród głównych założeń budżetu na rok 2017 znalazło się m.in. zatrudnienie blisko 1000 nowych policjantów, modernizacja telefonicznego systemu 311, budowa nowego centrum treningowego chicagowskiej policji, wprowadzenie opłat za plastikowe i papierowe torby przy zakupach w sklepach naszego miasta, zwiększenie taryf za parkowanie w miejscach załadunkowych w śródmieściu Chicago i jego okolicach oraz przy parkometrach w rejonie stadionu Wrigley Field w trakcie odbywających się tam zawodów sportowych i imprez kulturalnych. Wcześniej w tego roku w celu ratowania planów emerytalnych pracowników miasta, Rahm Emanuel przeforsował wprowadzenie nowego podatku od nieruchomości i usług melioracyjnych, które to dodatkowe opłaty obciążające mieszkańców naszego miasta ujął jeszcze w budżecie za rok 2016. Burmistrz podkreślił, że od czasu objęcia przez niego swojej funkcji deficyt budżetowy Chicago został obniżony o 80%. Początek obrad Rady Miasta nad zatwierdzeniem nowego budżetu przewidziano na następny tydzień. Budżet na 2017 rok to rekordowe nakłady na bezpieczeństwo, mówi radny 30. Okręgu Wyborczego Ariel Reboiras, który w Radzie Miasta przewodniczy Komisji Bezpieczeństwa. Prawie 1000 nowych policjantów w połączeniu ze zmianami, o których mowa w propozycji przyszłorocznego budżetu, zdaniem radnego Jackowa, zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo. When I heard the chief of police from I think it was Detroit speaking. Gdy słyszę szefa policji w Detroit, który mówi, że żadna ilość dodatkowych policjantów nie załatwi problemu przemocy na ulicach, po części się zgodzę, jednak tu w Chicago propozycja przyszłorocznego budżetu to nie tylko więcej policjantów, to lepsze szkolenie w nowej akademii, to kamery na mundury oraz lepsze zarządzanie zasobami na ulicach, co zdecydowanie polepszy poziom bezpieczeństwa. Jak mówi Ariel Reboiras, rekordowo niski prognozowany deficyt to również zasługa oszczędności na wydatkach związanych z operacjami miasta przy zachowaniu poziomu finansowania najważniejszych elementów jak szkolnictwo. We are right now in the first time in the, like I said, since 2011, since 2011, the city of Chicago fiscally is not secure, but it's stable. So the objective is to hopefully get to reach the secure level. Po raz pierwszy od 2011 roku możemy mówić o zbalansowanym budżecie i stabilnej sytuacji fiskalnej. Nie jesteśmy zabezpieczeni, ale nasza sytuacja jest stabilna. W ciągu ostatnich 5 lat w sumie miasto Chicago oszczędziło ponad 500 milionów dolarów. Te pieniądze przeznaczamy dziś na najbardziej krytyczne dziedziny życia miasta, jak szkolnictwo. Pomimo problemów w stanowej kasie, my finansujemy na należytym poziomie miejskie szkoły, rozwijając program letniej pracy dla uczniów. W przyszłorocznym budżecie sfinansowane zostanie dodatkowe 10 tysięcy miejsc pracy, co sprawi, że w programie letniego zatrudnienia w przyszłym sezonie weźmie udział rekordowe 28 tysięcy uczniów. Radny 30. Okręgu Wyborczego dodaje, że o stabilnej sytuacji miejskiej kasy świadczyć może chociażby fakt porozumienia miejskiego kuratorium ze związkami zawodowymi nauczycieli, co oddaliło widmo strajku. Bardziej sceptycznie do propozycji przyszłorocznego budżetu podchodzi radny 35. Okręgu Wyborczego Carlos Ramirez Rosa, chociażby w sprawie nakładów na policję. Jego zdaniem plan jest dobry, ale skąd wziąć pieniądze? The mayor also focused a lot on public safety. He talked about moving the police academy and building a whole new training academy. Where are we going to pay for that?
He also talked about hiring more police officers. Where's the money for hiring those? Burmistrz dużo uwagi poświęcił dziś bezpieczeństwu, mówiąc o przeniesieniu Policyjnej Akademii i budowie nowej. Wszystko brzmi zachęcająco, ale skąd wziąć pieniądze? Podobnie z zatrudnieniem nowych policjantów. Skąd wziąć na to pieniądze? Kto sfinansuje ich szkolenie, przywileje i emerytury? People want more cops, people want investment in the neighborhoods, but at the same time, how are we going to pay for this? Where's this money coming from? And could that money be better spent someplace else? Jak mówi progresywny radny, razem z kolegami z Rady Miasta zapoznać się on musi ze szczegółami propozycji burmistrza Chicago na przyszłoroczny budżet. Jak na razie w dokumencie Ramirez Rosa widzi dużo ogólników. Burmistrz mówi o nakładach na wydatki w dzielnicach, na sztukę i na pracę dla młodzieży. Pytanie powstaje, w jaki sposób te programy będą zarządzane i skąd weźmiemy na to fundusze. Diabeł tkwi w szczegółach, a więc teraz to w rękach członków Rady Miasta jest zapoznanie się z tymi propozycjami, by odpowiedzieć na pytanie, czy są one naprawdę tak dobre, jak jest to opisane, czy nie lepiej byłoby pieniądze przeznaczyć na finansowanie gdzie indziej. Burmistrz mówi, że nasz budżet jest zbalansowany, a miasto jest w o wiele lepszej sytuacji finansowej niż przed laty i po części to prawda, ale dlatego, że podnieśliśmy podatki. A więc gdy mowa jest o inwestycji 100 milionów dolarów w dzielnicę, chciałbym wiedzieć, jak rozdysponowane zostaną te fundusze i na jakie dzielnice. Exactly is the mayor talking about when he says we're going to invest $100 million in our neighborhoods. Where exactly will we get the money to pay for these additional cops? Rada Miasta Chicago prowadzić teraz będzie publiczne przesłuchania i może proponować poprawki do budżetu, które musi zaaprobować, by ów budżet stał się uchwałą zwaną Annual Appropriations Ordinance, która w życie wchodzi z dniem 1 stycznia. W chicagowskim kwadransie zmieniamy temat. Madeleine Albright jest 67. amerykańską sekretarz stanu. Swoją funkcję pełniła w latach 1997-2001 za prezydentury Billa Clintona. Dziś w imieniu Hillary Clinton, ubiegającej się o fotel prezydenta w listopadowych wyborach, Albright spotkała się z zarządem i członkami Kongresu Polonii Amerykańskiej w Illinois. Albright, córka imigrantów z Czechosłowacji, która na Uniwersytecie Georgetown objęła katedrę po Janie Karskim, jak nikt inny zna problemy Europy Środkowej, w tym Polski. I am from Czechoslovakia, and Central and Eastern Europe is my part of the world, and I'm very proud of my Polish connections, if I might say. I worked for Ed Muskie. And then I went to work for Zbigniew Brzeziński. So I was said. Pochodzę z Czechosłowacji. Jako dyplomatka pracowałam dla sekretarza stanu polskiego pochodzenia Edmunda Muskiego, a następnie dla Zbigniewa Brzezińskiego. A więc jestem jedyną amerykańską dyplomatką pracującą pod rząd dla dwóch Polaków. Zawsze bliskie mi były sprawy polskie, czy to naukowo, pisząc opracowania na przykład o rozbiorach Polski, czy jako dyplomata w administracji Billa Clintona, za czasów której Polska dołączyła do NATO. And all kinds of things in terms of knowing very much what the history is. I really care about what has gone on and is going on in Poland. Jak informuje prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej, zaproszenie do siedziby PAC wystosowane zostało do obydwu kandydatów w listopadowych wyborach. W imieniu demokratycznej kandydat zaproszenie przyjęła jej poprzedniczka na stanowisku pierwszego dyplomaty Stanów Zjednoczonych. Dziś Madeleine Albright przypominała zasługi Hillary Clinton dla relacji z Polską. She then went to Poland in terms of really talking about the importance of NATO. She was very supportive, I can tell you, throughout the whole, it was a campaign to make sure that we could get the three first countries into NATO. We worked very hard with Congress, she was very much a part of that. Hillary Clinton od zawsze była przyjaciółką Polski i doskonale orientowała się w sprawach polskich, czy to jako pierwsza dama, senator i członek Komisji Sił Zbrojnych w odniesieniu do członkostwa Polski w NATO, czy jako sekretarz stanu, mówiąc o działaniach Rosji. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jeszcze nigdy nie było kandydata bardziej kwalifikowanego do roli prezydenta Stanów Zjednoczonych niż Hillary Clinton. I can honestly tell you that nobody has ever been as well prepared to be president of the United States. Madeleine Albright argumentowała w siedzibie Kongresu Polonii Amerykańskiej, dlaczego jej członkowie powinni rozważyć kandydaturę demokratki. Jednym z naczelnych argumentów był ten o związkach Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. I have to say, you haven't asked me this, but I do have to say
that I'm very troubled by Mr. Trump's admiration for Putin. I think that is a very scary thing. Putin is a bad man. I am just reading a new book by Stephen Lee Myers, The New Czar. Jako dla amerykańskiej dyplomatki komentarze Donalda Trumpa chwalące Władimira Putina są nie do pomyślenia. Putin to były agent KGB i na stanowisku głowy państwa wciąż zachowuje się jak agent wywiadu, a cały świat z niepokojem patrzy na Rosję i jej poczynania na Ukrainie oraz wzdłuż jej zachodniej granicy z Europą. Kandydat na amerykańskiego prezydenta, który chwali Putina i zachęca go do ataków hakerskich na Amerykę, to zdecydowanie ktoś, kto nie ma pojęcia o prawdziwych możliwościach Rosji, która już teraz stosuje wobec nas wojnę hybrydową. To be president of the United States to say that they admire Putin and disrespect the president of the United States is to me one of the most stunning statements I have ever heard. Madeleine Albright komentowała także obecną sytuację polityczną nad Wisłą, dodając, że choć Prawo i Sprawiedliwość wygrało w demokratycznych wyborach, środowisko międzynarodowe z zainteresowaniem przygląda się rozwojowi sytuacji w Polsce, która od dziesięcioleci była symbolem walki z autorytarnymi rządami, a głosy zaniepokojenia ze strony amerykańskich ustawodawców powinny odbierane być jako przyjacielskie zatroskanie starego sojusznika. And I think people are looking to see what is happening, in fact. And I know they were free and fair elections. And I think that the death of President Kaczynski was a huge loss. But I think that there are, I think that we do not have Myślę, że świat obserwuje rozwój wydarzeń w Polsce. Każdy wie, że partia rządząca wygrała tam w demokratycznych wyborach. Wiemy także, że śmierć prezydenta Kaczyńskiego w katastrofie pod Smoleńskiem wywarła ogromne piętno na życiu narodu polskiego i była wielką stratą. Myślę jednak, że mamy prawo do komentowania sytuacji w Polsce, podobnie jak na co dzień na całym świecie komentowane są rozmaite aspekty amerykańskiego życia politycznego. Respektujemy wybór Polaków, mamy jedynie nadzieję, że w Polsce zauważać się będzie wagę przynależności do sojuszu, jakim jest NATO oraz to, że dla Ameryki projekt środkowoeuropejski oraz Europa w ogóle jest bardzo istotna. Myślę, że troska o Polskę wynika z faktu, że przez tyle lat była ona symbolem walki z autorytarnymi reżimami, symbolem odrodzenia się demokratycznych idei w kraju, w którym wszyscy ludzie są szanowani i mają okazję do życia w demokracji. As the center of democratic revival and hope and policies where people are respected and are able to live a democratic life. Sponsorem programu jest Dom Książki DNZ. DNZ – sposób na radość czytania. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów znajdziesz w Domu Książki DNZ przy 5507 West Belmont Avenue w Chicago oraz w internecie na www.domksiążki.com. Dzwoń za darmo 877-282-4222. Kaja Czytelniczka zaprasza. W dzisiejszym programie to już wszystko. Kolejny chicagowski kwadrans. Oczywiście za tydzień. Sergiusz Grzębski. Do zobaczenia.